Także proszę Państwa, nasze radio Conchita nadaje z takimi po prostu przerwami różnymi, boleść. Jestem zafascynowana. Parę eksponatów sam bym wziął, zachował dla siebie, podobają mi się. No i szable, sztylety, ordery. No wszystko jest bardzo ciekawe. Wszystko jest ciekawe. Zamku Bawalskiego bierze też udział Zamek Królewski wszystko w Warszawie, Pałac w Milanowie i Łazienki Królewskie. Wszystko jest ciekawe. Politycznie. Już po 12:00, Tomasz Bednarek, dzień dobry. Rozpoczynamy nasze niedzielne spotkanie w samo południe. Hello, Lionel Richie. Równość, wrogości i korupcja. Proszę Państwa, co tu dużo gadać? Rządziła nami mafia. Koniec z tym żydostwem. I ten Lionel Richie, biedny, 10 lat temu, czy kiedy nagrał tę piosenkę, że on jest lonely, że samotny, a oni manipulują tym i puszczają. To po co, jak jest słońce, właśnie trzeba pójść, że tak powiem, samemu na to słońce. No jest trochę chłodno, przecież nie położysz się na trawie. No ale przydałoby się, prawda, poleżeć tak i do Pana Boga ewentualnie się pomodlić. Do kościółka, tutaj Jadwiga Grabowska do mnie tu wyzwania i że ona jako udawała świadka Jehowy, bo tu nawet ściągnęła Pismo Święte, bo tu nawet ściągnęła Biblię, udawała świadka Jehowy. No a do kościoła dzisiaj musi pójść, bo może się nie ma gdzie podziać. Ludzie są samotni i czasem nie wiedzą w co wpaść, jak to mówią, czy w gówno, czy w maść. No to pójdą sobie na mszę i tam mają przyjaciół takich, jakich mają. Czy chcieli, czy nie chcieli, to mają takich przyjaciół. Także tutaj, proszę Państwa, takie ciekawe dyskusje u nas są w naszym radiu Conchita. W naszym radiu w ogóle Talk FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Dyskusja, oni tak z nią będą dyskutować, rozmawiać. Co to za kobieta? Czy ona tu się chciała popisać, wyżyć się, wybić się w karierze swojej? Tak, boi się pani czego, kogo? Złych ludzi? Nie. Boi się pani? Nie boi się pani o siebie? Przecież depcze pani po piętach bardzo niebezpiecznym ludziom. No ja tak pomyślałam wcześniej, że ona depcze po piętach niebezpiecznym ludziom. Takie myślenie zawsze było mi obce. I wtedy, gdy 11 lat temu miałam ochronę policji w wyniku działalności mojego ojca, i przy jakiejkolwiek sprawie, którą prowadziłam jako adwokat, a zdarzały się takie, w których świadkowie i strony znikały w dziwnych okolicznościach, bo byli niewygodni, prawda? Kto się tak... Również wtedy, gdy życzliwi mi ludzie dawali sygnały, że może być, bym trochę poluzowała po smoleńsku, bo może mi się coś stać. Czyli, że widać, że kobieta jest oddana. Ale proszę Państwa, samo to, ten cytat, że może mi się coś stać, świadczy o tym, że rzeczywiście są mafie. Że rzeczywiście naszym krajem działały mafie. To więc nie wiem, po co się jeszcze tego dziadostwa trzymać. A że ta Paradowska, która prowadziła rano przegląd prasy, śpiąco chyba celowo, chciała odwrócić uwagę, proszę Państwa, od pewnych rzeczy, że zamordowali, że zabili. I tak, a gdzie tam, jaki zamach tam w tym Smoleńsku, jaki zamach, już dajcie spokój, a ile wy o tym zamachu, ile wy się tak modlicie, dajcie już spokój, umarła Paradowska, umarła. Także widzicie Państwo, za to, co ona robiła, i to trudno powiedzieć, czy to ona robiła świadomie, czy nieświadomie. Janek Witek jej nie lubił, no bo ona, zamiast żeby tutaj doszli do prawdy, o co chodzi, to ona po prostu przeszkadzała, dostawała pieniądze, od polskich podatników to szło, i przeszkadzała, mataczyła, ściemniasz babo, ściemniasz, umarła. Odpukać. Tutaj mamy właśnie bohaterkę, nową bohaterkę. Ma pani na co dzień poczuć. Dobrze. To odwaga, brawura, co to jest? No i tak rozmawiają.
z nią, ci pod krawatem, rozmawiają z nią, tak. Rozmowa, proszę Państwa, Małgorzata Wasserman, w szczerej rozmowie rządziła nami mafia. Bardzo ciekawe to jest, przyznam się szczerze, że rządziła nami mafia. Bardzo ciekawe to jest. Także proszę Państwa, jeżeli secula seculorum zależy nam na tym, żeby jakakolwiek prawda, czy może żebyśmy, abyśmy może zmierzałyśmy do jakiejkolwiek prawdy, no to możemy być niewygodni pewnym ludziom, pewnym mafiom, powiedzmy to wprost. To odwaga, czy to brawura? Czyli takie pytanie zadają. Robią z niej kopciuszka, bo jak tutaj w tym systemie moherowych beretów, jak jest dwóch na jednego, to tak oni w te bajki wierzą europejskie. Tak, kopciuszka. To odwaga, brawura, to mój charakter, ona odpowiada, ta cała Wasserman. A poza tym dziś mogę mówić o komforcie bezpieczeństwa, ponieważ wiem, że stoi za mną możliwie najlepiej funkcjonujący aparat państwa. Policja czy służby specjalne, do których mam zaufanie. Jeżeli pojawiłby się jakiś cień zagrożenia, to mam do kogo się zwrócić. Wiem też, że jestem po prostu chroniony. Zupełnie inaczej niż 7 lat temu, gdy rządziła ekipa wroga wobec mnie, wroga uczciwemu wyjaśnianiu tragedii smoleńskiej i nieudolna, choć jeszcze wtedy nie wiedziałam jak bardzo. Nie wiedziałam, a oni to wszystko, wiecie Państwo, zwalali na Macierewicza, że to Macierewicz dostał hopla. A tutaj okazuje się, że to nie tylko Macierewicz, ale za nim stoi bardzo dużo ludzi, którzy nie chcieliby myśleć niemądrze, nie chcieliby myśleć nielogicznie, matatyć, kamuflować, tak jak ta Paradowska cała. Coś okropnego. Już jej świeczki to ja nie postawię, w ogóle świeczki nie postawię. Kis. Ma pani na co dzień poczucie, że walczy z być może najsilniejszym układem w Polsce? Nie traktuję tego w kategoriach walki. Może to dziwnie zabrzmi, ale jestem pozbawiona emocjonalnego stosunku do sprawy, którą się zajmuję. Zawsze tak było, dlatego dobrze się czułam w zawodzie adwokata. Nie myślę, że chcę kogoś za wszelką cenę dorwać. Zakłócałoby to racjonalny tok myślenia. Zależy mi na wyświetleniu mechanizmów i naprawieniu krzywdy moralnej oraz być może materialnej. Przecież tu doszło do wielkiej grabieży na Polakach, którzy przez następne 4 lata słyszeli, że sprawa będzie do spodu wyjaśniona, a wszyscy winni zasiądą na ławie oskarżonych. Doskonale wiemy, że to nieprawda. Dają też pokrzywdzonym, jeśli oni i ich pełnomocnicy będą potrafili to wykorzystać, materiał pozwalający wygrać sprawy w sądach. Bo widzicie Państwo, jak to z sądem jest, że i tych wtyczek komunistycznych w sądzie było pełno. Także małe dzieci zawsze myślały, że jak do sądu idziesz, to idziesz do sądu po sprawiedliwość. Okazuje się, że to wszystko G, prawda. Punkt G. Także proszę Państwa, u nas najciekawiej, u nas jest najbardziej interesująco. Także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I w każdym z tych, proszę Państwa, komentarzy będziemy wracać do tego wywiadu z Wasserman. Zapraszamy serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy. Błogosławieństwem Ojca Świętego i Jego pogromieniami zakończyła się dzisiejsza modlitwa Anioł Pański. Jakiś Ojciec Święty. Nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec, ten wasz w niebie, a wy wszyscy jesteście braćmi. Śmiechu, jak ją nazwą. Pragniemy również wszystkim naszym słuchaczom, widzom, życzyć tego uśmiechu, tej radości i błogosławionego czasu dzisiejszej niedzieli.
Żegna się z Państwem ojciec Marian Sojka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Także proszę Państwa, radia FM też proszę nie słuchać, bo to one są pod wpływem mafii, opłacane dobrze. My to byli świadkowie Jehowy, to dlatego by nie pracowali tam. Dlatego wiecie Państwo dobrze już teraz, dlaczego tych świadków Jehowy w Warszawie nie ma, bo ci co są, to są dziady sprzedajne. Za każdy grosz pójdą, a to tu pracować, a to tam. Wydawać, sprzedawać. Obrzydliwe to jest, prawda? Stolica, no i tą trzecią. Wyleciała mi z głowy, no jaka była. Jak ta trzecia była stolica? I cenzor nie wytrzymał, a słowo Moskwa było skreślane zawsze. Cenzor nie wytrzymał, zaczął mi podpowiadać Moskwa, Moskwa. Ale to tylko dygresja moja, że poruszałem te wątki w swoich przedstawieniach nieraz. W sumie wracając do tych zarzutów wobec Polaków, że ciągle się buntują, że robią powstania, bardzo przemyślana i bardzo dobra strategia okazała się zwycięska. Polska zwyciężyła 100 lat temu, Polska zwyciężyła w II wojnie światowej, pokonała faszyzm i komunizm. Wygraliśmy z faszyzmem, komunizmem wielką wojnę. Ostatnie wojska okupacyjne II wojny światowej, sowieckie, opuściły Polskę z początkiem lat 90. Też wygraliśmy z nimi, przegnaliśmy ich. Jednym słowem, Polacy jako zwycięzcy mają wielkie zasługi, nie tylko dla siebie, dla całej Europy. Ponieważ polska idea wolności, polski gen wolności są bardzo potrzebne Europie, nie tylko nam. Podczas gali zostaną także wręczone doroczne nagrody Towarzystwa Patriotycznego, żeby Polska była Polską. Ja przypomnę słuchaczom, że jej laureatami w poprzednich latach byli między innymi Ewa Stankiewicz, Antoni Krause, Marek Nowakowski, profesor Andrzej Nowak, Jerzy Zelnik czy Jarosław Kaczyński. Jaki jest cel nagrody i ile w tym roku zostanie wręczonych statuetek, bo pewnie nie zdradzi mi pan jeszcze laureatów. No Jarosław Kaczyński 2 lata temu dostał po zwycięskich wyborach 15 roku, bo to było tuż po tej zwycięskiej kampanii niezwykłej. My nie dajemy nagród politykom, raczej ludziom kultury, szeroko pojętej, uczonym. I także w tych wczesnych edycjach otrzymywali nagrody profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk, sir Antoni Krause, pisarz Marek Nowakowski. Jednym słowem, bardzo dużo osób z różnych kręgów. To były osoby, które nie miały szansy w Polsce rządzonej przez Michnika i Tuska dostać żadnej nagrody, ponieważ po prostu kultywowali, czy kultywują działalność patriotyczną, działalność propolską. Więc w tym roku są 3 nazwiska, 3 nagrody. Jedna główna idzie, mniej główna, ale też ważne. Ja teraz nie będę ujawniał, ale rozumiałem względy, bo dopiero na koncercie, właśnie po to się robi koncert, żeby ogłosić, kto dostał nagrody Towarzystwa Patriotycznego na ten rok. Będą to naprawdę ludzie i wydarzenia i sprawy bardzo godne podkreślenia i przypomnienia, że taki nurt, takie sprawy trzeba cenić. Kto wystąpi w tegorocznym koncercie niepodległości? Oczywiście oprócz pana samego. To jest moja fundacja, moja inicjatywa, mój pomysł, więc ja występuję naturalnie. Przy czym się nie narzucam za bardzo, na ogół występują artyści. Zapraszani, będzie taka symfonia Viva, symfoniczna, niewielka orkiestra, ale pięknie grająca, prowadzona przez pana Radziwanowicza. Będzie chór zespołu artystycznego Wojska Polskiego, śpiewający piosenki właśnie sprzed 100 lat, głównie legionowe, no bo to ten koloryt lokalny sprzed 100 lat trzeba przywołać, zwłaszcza to są pieśni, które pokolenia całe pamiętają, śpiewają i trzeba je przypominać. Specjalna okazja jest na ten repertuar. I będzie grupa kolegów związanych ze mną z Kabaretem Bożeniną, Ryszard Magowski, Martek Kurowski, panie Kasia Nowa, Paulina Grochowska. Będziemy śpiewać już repertuar nieco lżejszy z gatunku kabaretowego. Ja też tam jakieś swoje utwory związane z tym tematem wykonam, ale nie nadmiernie, żeby się nie narzucać. No, że koncert taki mniej więcej 1,5 godziny trwa. No i w trakcie są przemówienia. Bardzo ciekawe, bo ci laureaci są laudacje i są przemówienia laureatów, bo to ciekawe, co kto ma do powiedzenia przy tak szczególnej okazji. Zbliża się 2018 rok, kiedy wszyscy będziemy świętować 100-lecie odzyskania niepodległości.
Jakie wydarzenia na ten szczególny rok planuje Towarzystwo Patriotyczne? Chcemy w przyszłym roku, od stycznia czy od lutego, grać cykl koncertów Niech żyje Polska. Taki cykl koncertów, myśmy grali go w ubiegłym sezonie. Niech żyje Polska bardzo miał wielki odzew, olbrzymie koncerty w dużych bardzo składach, w wielkich halach, salach w całej Polsce. No tam, gdzie się uda znaleźć sale, bo mamy kłopoty Towarzystwo Patriotyczne przez samorządy opanowane przez antypolaków. Jest źle postrzegane. Trudno nam wynająć salę, jest nawet, tak nas traktują. Znaczy nie wszędzie, ale są takie miejsca, gdzie jest niezwykle trudno. Rządzą jeszcze tam ludzie, którzy są po prostu zupełnie innej generacji, jakby patriotów. Związani z PRL-em PiS, nie rozumiejących potrzeby narodowej, to ich denerwuje, jaki patriotyzm i tak dalej. Ale to jest ten spór, który się toczy nie tylko w Polsce, w całej Europie, a właściwie w świecie, co jest istotne dla życia narodów i dla życia społeczeństw. Czy patriotyzm, czy też takie rozmycie się w takim tyglu jakiegoś neoliberalizmu, prawda? I rezygnacja ze swoich narodowych wartości. My zajmujemy stanowisko jasne, oczywiste, właśnie strzeżemy polskich wartości, bo dzięki nim Polska przetrwała. I takie będą koncerty pod tytułem Niech żyje Polska w 18 roku na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Misją Towarzystwa Patriotycznego jest, jak napisaliście, promowanie i wspieranie twórców, postaw i dzieł służących narodowi polskiemu. Od lat poza koncertem niepodległości organizujecie też takie wydarzenia jak mobilizacja w rocznicę wybuchu wojny czy polonez 3 maja na Placu Zamkowym. Czy one też będą kontynuowane? To się bardzo na jakoś udało. Wiele lat to robimy, ponieważ rzeczywiście przychodzi spontanicznie ludność Warszawy w liczbie. Najpierw to było 1002, teraz jakieś 50 tysięcy ludzi, którzy chcą razem tańczyć. To jest niesamowite, bo ten korowód, jak wszędzie otworzyć na tym placu zamkowym, potem i tak miesza, tak się te łańcuchy przeplatają i tak to towarzystwo całe się gubi, że jest dużo śmiechu, zabawy, ale przy okazji jest barwnie, bo zapraszamy, żeby ludzie przychodzili w kostiumach z różnych epok, zresztą nie tylko tanecznych, nie tylko prawda, księstwo warszawskie, czy stroje folklorystyczne, ale różne. Co tam komu wpadnie do głowy, więc to ma bardzo kolorowy taki wizerunek. No i na ogół jest tak, że jeżeli rano nawet leje deszcz, to kiedy zaczynamy tańczyć poloneza 3-4, słońce świeci i zawsze nam słońce dopisywało. I tańczymy godzinami jak szaleni tego poloneza, ale się potem przeradza w mazura, jak się bardziej rozbryka, to już trudno go pohamować. To jest jedna z naszych inicjatyw, która się bardzo przyjęła. Inna inicjatywa są koncerty pod nazwą Mobilizacja, związane ściśle z wybuchem wojny światowej, zwanej II wojną światową. A moja prawda o tej wojnie jest taka, że to była wojna Polski z faszyzmem i komunizmem. Bo w 1939 roku to się stało. Faszyzm i komunizm napadły na Polskę. Takie są fakty. Tylko tego tak historii nie uczą. Historia nasza jest zakłamana, bo pisana przez okupantów, a nie przez Polaków. Do tej pory tak było, mam nadzieję, że to się zmieni. I w związku z tym podkreślamy to, że Polacy walczyli zamiast całej Europy, zamiast całej ludzkości z tymi potworami dwoma. Największe nieszczęście ludzkości, Stalin i Hitler. Potwory i dwa narody morderców, bandytów, straszliwe ofiary. Kilkadziesiąt milionów ludzi zginęło. Od czego się wojna zaczęła? Od walki z Polską, bo tak Polska im przeszkadza. Wszelkim bandytom, wszelkim mordercom, wszystkim imperialistom Polska bardzo przeszkadza, bo Polacy są narodem wolnych ludzi i biedą, że nigdy nie pozwolą sobie na tej. Polacy zawsze wygrają. Tak powiedział zresztą prezydent Trump, zauważył to, był w Warszawie. Opisywał barykadę powstańczą w sposób rozczulający, niezwykle. Zwłaszcza dla warszawiaka, który przeżył w powstaniu jak ja, to było zdumiewające. Prezydent amerykański opowiadał historię jednej barykady, ale jednak powiedział o tym pięknie i powiedział, że Polska zawsze zwycięży. I kiedy przyszedł taki moment odpowiedzi, kiedy przyjechał polski papież do Warszawy i wyszedł naród i śpiewał My chcemy Boga, to ten naród, te miliony ludzi nie chciały, nie domagały się bogactwa, nie domagały się przywileju, chciały Boga. I potem śpiewały również za tą pieśnią Red Polet, prawda, że Polska była Polską. Przypomniał kolejny prezydent amerykański moją pieśń. Gdyż dostrzegają to inne narody, uczulone na wartości bardzo istotne, na ważne, że Polacy są narodem, który zawsze walczy o wolność i zawsze zwycięża, tak powiedział amerykański prezydent. I ja to udowadniam w swojej twórczości. Polska wygrała pierwszą wojnę światową, Polska pokonała w II wojnie światowej dwóch bandytów, Polska pokonała w Solidarności Imperium Zła, Polska zawsze zwycięża. I tym razem też Polska zwyciężyła 2 lata temu, pokonując marne antynarodowe rządy Tuska.
Komorowskiego. W dużym skrócie, bo nie chcę w to się wgłębiać teraz, nie robić satyrycznego programu, ale pokazuje na ten fakt, on jest bardzo istotny, że nam się udało. To było w gruncie rzeczy to zwycięstwo nieprawdopodobne. Przeciwko Prawu i Sprawiedliwości występowały, nie wiem, wszystkie banki polskie, wszystkie wielkie media, wszystkie, 90% prasy, a? Cała administracja, wszystkie służby specjalne, Berlin, Bruksela i Moskwa, wszyscy byli za Tuskiem i Komorowskim, a wygrała Polska. Więc to pokazuje fenomen polskości, że Polacy mogą być czasami przymuleni, przyćmieni, czasami się godzić, bo są wielkoduszni, miłosierni i nie buntować się. Jak przychodzi stosowny moment, Polska wychodzi i zwycięża. I zwyciężyliśmy 2 lata temu, tak jak wielokrotnie w naszej historii. I temu poświęcone są obchody święta niepodległości, bo niepodległość to jest święto wolnych ludzi, którzy nie mogą żyć w podległości. Od lat zabiega pan także o wybudowanie w stolicy Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Czy to pana marzenie wreszcie się ziści? No to jest problem władz warszawskich właśnie, które musimy pokonać, władze warszawskie. Władze warszawskie są przeciwne temu. Są władze warszawskie, jak wszyscy wiedzą powszechnie, teraz od roku czy dwóch zajęte były złodziejstwem. Rozkradali kamienice i działki, prawda, więc nie w głowie było, my je zwozili. To była gra pozorów, ja rozmawiałem 3 lata, 4. Z władzami Warszawy na temat budowy tego łuku. Były konferencje wielkie, to, tamto, opowieści jakieś techniczne, różne. Się okazało, to była gra pozorów, w ogóle nie chodziło im o to, żeby cokolwiek budować, bo oni mieli swoje interesy. W tym czasie musieli ukraść jeszcze 3 kamienice, prawda, 5 działek. Więc to taka jest historia. No ze złodziejami nie zbudujemy Łuku Triumfalnego. My chcemy z porządnymi warszawiakami i z przyzwoitymi ludźmi budować pomnik chwały polskiego oręża. Dożyjemy tego, że w Warszawie będzie polska władza, warszawska władza i zbudujemy. Ja zrobiłem takie rekonansansowe wyjazdy, przecież jak gram, występuję w Polsce, często o tym mówię, żeby właśnie zwrócić uwagę na ten fakt, że Bitwa Warszawska nie ma w Warszawie pomnika. To jest sam w sobie po prostu hańbą. Czy niedługo będzie 100 lat w 20 roku i żaden pomnik się należy bohaterom tamtej wojny, ale również nam się należy. Nam się należy. Żeby Polacy wiedzieli, że są narodem zwycięskim. O tym, o czym mówiłem. Przyjeżdżał prezydent Trump, o którym to żeśmy już mówili, i mieszkał w hotelu Marriott. Mówił o polskich zwycięstwach, a potem wyjrzał przez okno i zobaczył pałac Stalina. Czyli zwycięstwo Stalina. To jest pomnik Stalina. Stoi w sercu Warszawy, jest symbolem Warszawy. Pomnik zwycięskiego Stalina. To jest hańba dla polskiego narodu. O tym mówię od lat. Ale tę hańbę podtrzymuje władza warszawska, władza złodziei. Bo złodzieje to nie są Polacy, to są zawsze agenci. Agenci nas okradają, Polacy nie kradną tak jak oni. Agenci mają za nic polskość, agentom nie zależy, prawda, żeby Polska była silnym, potężnym narodem, mądrym, tylko agentom zależy, żeby szybko ukraść i uciec, prawda, więc to na tym polega. Dlatego z agentami się nie możemy dogadać, nie możemy się dogadać. Mam nadzieję, że Warszawa wreszcie otrząsie się z tej władzy bufetowej i będą przyzwoici ludzie rządzić Warszawy. Wtedy to bardzo szybko zbudujemy, bo to nie jest problem kosztów. Po pierwsze, naród się na to złoży, potomków bohaterów, żołnierzy z roku 20 jest miliony w Polsce. Miliony. Miliony ludzi wszędzie, gdzie jestem, się zgłaszają, mieli dziadków, pradziadków, koligacje rodzinne. W pamięci rodzinnej Polaków istnieje ta bitwa, bo kto w niej uczestniczy, opowiadał to pokoleniom następnym. Więc te miliony ludzi się zgłaszają. Ale niezależnie od tego, no, jak pokazują tutaj z tej komisji widoki, które oglądamy, dwie działki w Warszawie kosztuje, nie wiem, tam 100 milionów, prawda? Wystarczy, że Warszawa wystawi na aukcję uczciwą. 2 działki, dostanie 100 milionów, zbudujemy za to pomnik. To nie jest problem wielkich kosztów, to jest wyłącznie problem polityczny. To, że nie pozwalają nam postawiać pomników polskich, że chcą, żeby stał sowiecki pomnik. A na wszystkich tablicach w mieście, gdzie rozstrzelano Polaków, kto występuje? Pisze się Polaków rozstrzelano, ale kto rozstrzelał? Naziści albo hitlerowcy. Niemców przy tym nie było. Niemcy nie uczestniczyli w II wojnie światowej. Ja to mówię tylko o 2 widokach z Warszawy, prawda? W naszym stosunku do Niemców i do Rosjan. Pałac Stalina jako zwycięstwo warszawskie, jedyne, bo innych pomników zwycięstwa nie ma w Warszawie? No tak, bo ja upraszczam, ale pokazuję, w jakich paradoksach żyjemy kulturowych. Jak się tłamsi polskość, jak się z nią walczy. I po to jest Towarzystwo Patriotyczne, żeby o tym mówić wprost. Czasami dosadnie, czasami nawet mocno, ostro, ponieważ tak trzeba. Dosyć tego. Polska ma być Polską. Czekam na to 10 lat, śpiewam 50 lat. Mam nadzieję, że dożyję. Tuż, tuż, niewiele nam brakuje. Jeszcze tylko ten pomnik postawić i będzie okej. Pojawił się nawet pomysł zbudowania łuku w nurcie Wisły. Ten pomysł się wykluł stąd, że nie dostawaliśmy działki żadnej w Warszawie. Ktoś zgłosił mi uwagę, pewien architekt Marek Skrzyński, że Wisła nie podlega władzom Warszawy, więc może będzie łatwiej zbudować w Wiśle. I nad tym pracujemy.
No ale powiadam, to wszystko zależy od władzy, bo Towarzystwo Patriotyczne nie ma takiej mocy sprawczej, żeby coś takiego zarządzić. Jeżeli nie dostaniemy działki i miejsca, trudno nam organizować konkurs, trudno zbierać pieniądze, skoro nie ma gdzie tego pomnika stawiać, prawda? Dlatego czekamy na takie władze w Warszawie, które będą sprzyjały narodowej idei i ten pomnik postawimy. Bo już to wszystko przebadaliśmy w sensie formalnym. W zasadzie nie muszą tej działki przydzielać w Wiśle, bo to należy do Ministerstwa Środowiska. No jest jakiś zarząd od dróg wodnych i tak dalej. To wszystko się przebadali, ale niestety jest pewien haczyk mają, że mogą wstrzymać te sprawy. Zresztą widać to po stosunku władz Warszawy do dwóch pomników Smoleńskiego i pomnika Lecha Kaczyńskiego, jak strasznie oponują. Jak strasznie walczą z tymi pomnikami. Jakie to jest dla nich jest szczęście, trzeba postawić pomnik poległym Polakom. Takie mamy władze, rosyjsko-niemieckie, nie polskie, w Warszawie, ale wyrzucimy ich z tej Warszawy, bo jest wstyd dla Warszawiaków, zwłaszcza mojego pokolenia, dla ludzi z powstania warszawskiego. Jest wielki wstyd, że rządzą złodzieje i oszuści Warszawą. Te Warszawy ja widziałem na własne oczy, jak się budowało. Ja sam cegły nosiłem całe lata, jako dziecko. Bośmy wygrzebywali cegły, żeby ścianę załatać, mur postawić w domu zrujnowanym. I tak wszyscy w Warszawie robili. Warszawiacy zbudowali stolicę. Komuna postawiła dwie dzielnice pokazowe na MDM-ie i na Mariensztacie, żeby pokazywać w filmach. A resztę warszawiacy zbudowali własne dłonie i łopaty. Budowaliśmy swoje miasto. Potem przychodzi władza w niby wolnej Polsce, rozkrada to wszystko. To jest coś tak strasznego, że to nie mam słów na to, żeby mówić o tym. Ale to wszystko jest związane właśnie z pojęciem niepodległości. Że z jednej strony musimy się cieszyć, odczuwać dumę z tego, co nam się udało, a z drugiej strony pilnować, żeby nas od nowa nie zniewalali, nie rozkradali. Bo złodzieje, po prostu jak są, to kończy się niepodległość. Rozkradają, jak mówimy o wolności. Wolny człowiek jest wtedy, kiedy jest właścicielem tego wszystkiego, co do niego należy. Również swojego miasta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Reklama. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastelek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Witam sąsiada. A sąsiad to tak bez parasola? Przed grypą chroni mnie szczepienie. W dzień i w nocy. Panu też gorąco polecam, sąsiedzie, bo wie pan, w naszym wieku powikłania po grypie mogą być bardzo poważne, a nawet śmiertelne. Żona od 30 lat wysyła mnie na szczepienia, a ja zabieram ze sobą dzieci, a teraz to nawet wnuki się szczepią. Rośnie liczba zachorowań na grypę. To ostatni moment, aby zaszczepić się i uchronić przed następstwami choroby. Nie ryzykuj, zaszczep się już dziś. Ogłoszenie społeczne. To Polskie Radio 24, jest 12.30, informacje dnia, Dorota Wojtalczyk. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje wkrótce kandydatów na prezydentów miast, w tym Warszawy, zapowiada wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Jak dodaje PiS, w stolicy bierze pod uwagę start wicemarszałka, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Dworczyk podkreśla, że dla Prawa i Sprawiedliwości najistotniejsze jest to, aby warszawiacy mogli wybrać na prezydenta osobę kompetentną, dobrze przygotowaną. Osobę, która, jak mówił, daje gwarancję, że patologie, które w ostatnich latach miały miejsce w stolicy, zostaną wyrugowane. Polityk nie chciał podać konkretnego terminu prezentacji kandydata PiSu na prezydenta Warszawy. Za półtorej godziny belgijska prokuratura przedstawi swoje stanowisko w sprawie europejskiego nakazu aresztowania byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i czterech ministrów jego gabinetu. Poszukiwani mimo wezwania nie stawili się 3 dni temu na przesłuchaniu przed hiszpańskim sądem najwyższym. Nakaz aresztowania wydano przedwczoraj. Carles Puigdemont nie może liczyć na uczciwe postępowanie przed hiszpańskim sądem. Tak mówił w Polskim Radiu 24 Xavier Bordas, Katalończyk, który mieszka w Warszawie. My widzimy, że rząd w Madrycie spolityzował cały wymiar sprawiedliwości i to, co obserwujemy, przypomina raczej właśnie czasów dyktatury. Ja mam już prawie 60 lat i pamiętam takie czasy. Hiszpańska prokuratura zarzuca byłemu premierowi Katalonii oraz jego ministrom rebelię, działalność wywrotową oraz sprzeniewierzanie środków publicznych.
Od wizyty w Japonii rozpoczął azjatycką podróż prezydent Donald Trump. W mniej formalnej atmosferze spotkał się z szefem japońskiego rządu Shinzo Abe. Politycy spotkali się na polu golfowym, gdzie poza grą w luźnej atmosferze mieli poruszać najważniejsze kwestie w relacjach obu państw. Dla Stanów Zjednoczonych to przede wszystkim problem Korei Północnej, która od początku roku nasiliła testy rakietowe, przeprowadziła już 6. próbę nuklearną. Podczas niedawnych testów północno-koreańskie rakiety naruszały też japońską przestrzeń powietrzną i akweny, które są wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Z sojusznikami w Azji Donald Trump zamierza rozmawiać o sposobach zwiększania nacisku na Pjongjang. Amerykański prezydent spędzi w Japonii 2 dni, później pojedzie do Seulu. Trump odwiedzi jeszcze Chiny, Wietnam i Filipiny. Wieczorem w Warszawie odbędzie się koncert niepodległości i wręczenie nagród, żeby Polska była Polską. Ich pomysłodawcą jest Jan Pietrzak wraz ze swoją fundacją Towarzystwem Patriotycznym. Podczas koncertu będzie można usłyszeć orkiestrę Sinfonia Vive pod dyrekcją Tomasza Radziwinowicza, chór reprezentacyjny Wojska Polskiego, także aktorów kabaretu pod egidą i Jana Pietrzaka, w programie m.in. pieśni legionowe. Podczas gali zostaną wręczone doroczne nagrody, żeby Polska była Polską. Początek koncertu o 18:00. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 12:34. Temat dnia. Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji orzekł, że niemiecka telewizja CDF musi przeprosić za nazwanie obozów zagłady polskimi. Postępowanie toczyło się przed Wyższym Sądem Krajowym w Koblencji. Mecenas Lech Obara, który reprezentował przed niemieckim sądem 95-letniego Karola Tendere, byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, chciał tam uzyskać klauzulę wykonalności dla sądu apelacyjnego w Krakowie. Mecenas Lech Obara jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie mecenasie, zadowolony jest Pan z tego wyroku? Tak, ponieważ wyrok ten jest bardzo istotny w sprawie pana Karola Tendery. Oznacza to, że wyrok ten będzie wykonywany na terenie Republiki Federalnej Niemiec, a także wyrok ten otwiera drogę dla wykonywania na terenie Niemiec innych wyroków, które by zapadły w analogicznych sprawach, a tym bardziej, że jesteśmy w trakcie przygotowania kolejnych dwóch pozwów, których więźniowie obozów koncentracyjnych będą domagać się od mediów niemieckich przeprosin stosownych, przy czym rozważamy także sprawę zadośćuczynień za krzywdę, jakie wywołały określenia polski obóz zagłady, polski obóz śmierci. Czy CDF w jakikolwiek sposób do tej pory broniła się, czy ignorowała absolutnie ten głos płynący z Polski? Oczywiście tym głosem był oczywiście pan i pan Karol Tendera, ale ten głos oczywiście społeczny i publiczny był dużo, dużo szerszy. Czy w jakikolwiek sposób CDF i Niemcy odpowiadali na to? My wymieniliśmy przed sądem w Koblencji, Wyższym Sądem Krajowym Koblencji, korespondencję liczącą setki stron. Był to już orzeczenie, była ta instancja odwoławcza od wyroku w Moguncji, który nam przyznał rację. I wreszcie doczekaliśmy się, że Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji stwierdził, że to nasze argumenty, nie zaś argumenty przeciwnika, zasługują na uznanie za zasadne. Przy czym stwierdził w sposób jednoznaczny, że szacunek i godność przysługuje wiekułemu więźniowi Auschwitz, panu Karolowi Tenderze, w tak zwanej światowej przestrzeni publicznej, jak to określił sąd, że przed takimi wartościami, jakim jest godność i prawo do szacunku dla pana Karola Tendery, winny ustąpić takie wartości jak wolność pracy. Ta platforma to się zgłaziła. Powołał się tutaj kompletnie na przepisy konstytucji niemieckiej, artykuł 5, artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, że stwierdził również, że nie dostrzegłby w naszym działaniu był cel taki jak dokuczenie, czy też ukaranie niemieckiej telewizji CDF i że w reasumpcji stwierdził, że w związku z tym nie ma jakichkolwiek przesłanek, by uważać, że oto zaistniała tak zwana przesłanka klauzuli porządku publicznego, która by przemawiała za tym, że akurat
akuratnie ten wyrok nie jest dopuszczony do wykonania na terenie Niemiec, jako że to jest jedyna przesłanka, która mogłaby zwolnić kraje europejskie od rozporządzenia z 2000 roku o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu swoich wyroków w przestrzeni europejskiej. Tym samym argumenty, które podnoszono, one sięgały granic absurdu. Jak argument na koniec, argument mówiący o tym, że oto sądy w 2016 roku nie miały przymiotu niezawisłości, niezależności, a to dotyczy już nie tylko tego wyroku, ale i drugiego korzystnego do nas wyroku, który uzyskaliśmy, a więc przeciwko Diewelce za jego wielokrotne publikacje, którymi się posługiwano tymi kłamliwymi i obrzydliwymi określeniami, jak polski obóz zagłady czy polskie obozy śmierci. W związku z tym te argumenty zostały odsunięte. Sąd zaproponował stronie niemieckiej, żeby sama wycofała swoje zażalenie na postanowienie sądu w Moguncji. Nie wyraziła zgody. Tym samym to postanowienie, które i te poglądy, które wyraził sąd, znalazły swoje umocowanie wykazujące, że wyrok ten nadaje się do wykonania. I otwiera drogę analogicznym wyrokom. Oby nikt nie miał po prostu jakiejś przeszkody, na jaką my napotykaliśmy. Wydaje nam się, że pokonaliśmy to w sposób ostateczny. I na sam koniec tylko, gdzie te przeprosiny mają zostać zamieszczone? One mają być zamieszczone na pierwszej stronie telewizji CDF i utrzymywane tam przez okres 30 dni. Przecież od razu powiem, że czeka nas już może bardziej techniczny spór, ponieważ teraz spotkamy się z zarzutem, że wyrok został wykonany, gdy zwrócimy się już o wykonanie, ewentualnie posiłkując się służbami komorniczymi. Padną słowa o tym, że nie mieli technicznej możliwości zamieszczenia na terytorium, na pierwszej stronie, że nie było graficznej przesłany, które można było, bo jak wiemy, zostały wykonane w ten sposób, że maleńka informacja na pierwszej stronie zamieszczona została, że oto w głębi zamieszczone zostały przeprosiny, opatrzone oczywiście stosownym i dyskwalifikującym ten wyrok w komentarzach. A więc czeka nas jeszcze spór, ale już o mniejszej skali, że tak powiem, o skali argumentacji, które należałoby użyć. Oby się udało. Mecenas Lech Obara, bardzo dziękuję za rozmowę. Gość Polskiego Radia 24. Premier Beata Szydło znalazła się na liście 100 najpotężniejszych, najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Poza tym szefowa polskiego rządu jest na 10 pozycji wśród najbardziej wpływowych kobiet w polityce. Dwutygodnik Forbes opublikował ranking najbardziej wpływowych kobiet w 2017 roku. Na czele listy znalazła się kanclerz Niemiec Angela Merkel, tuż za nią premier Wielkiej Brytanii Theresa May. I czy to jest istotny i prestiżowy ranking? O tym porozmawiam z profesor Teresą Kupczyk, Akademia Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry, pani profesor. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. No więc to jest prestiżowe miejsce 10, premier Beaty Szydło? Ja bym powiedziała tak. Generalnie rzecz ujmując, należy się cieszyć, że nasza pani premier dostała takie właśnie wyróżnienie i z pewnością my, patrząc z punktu widzenia pozycji, jaką zajmują kobiety w polityce czy w zarządzaniu, ich sytuacja jest trudniejsza, należy się cieszyć i należy uznać to za sukces. Natomiast to osobiście uważam, że tu pewnie większy wpływ miały takie czynniki jak właśnie nasze 500+, czy też no raczej mniej moglibyśmy przypuszczać, że dotyczy to jakichś reform gospodarczych, czy pewnych aspektów innych, czy wyjątkowej zdolności w zarządzaniu. Ale rzeczywiście na to dwutygodnik Forbes zwrócił uwagę, na 500+. Między innymi sądzę, że tak i tu z tego co widać myślę, że ten aspekt był taki najmocniejszy. Oczywiście mówi się o tym, że no wdraża reformy w sądownictwie, natomiast no wiemy, jak wiele kontrowersji budzi ta problematyka i
Mówiąc szczerze, jestem mile zaskoczona, że jest to aż 10 miejsce. Nie liczyłam na to, że rzeczywiście będzie to ono aż tak wysokie. A dlaczego pani nie liczyła na to, że będzie takie wysokie? Ze względu na to, że premier Beata Szydło jeszcze na arenie międzynarodowej nie jest tak znana jak Angela Merkel? Dokładnie tak. Myślę, że w jakimś stopniu jest to początek drogi. Też wiemy, że Polska jest postrzegana jako kraj, który no, może nieco mniej reformatorskim stopniu powinien, znaczy wprowadza swoje reformy. Wiemy, że jest dużo kontrowersji, jeśli szczególnie pomyślimy o tym, jak mówi się o nas na arenie międzynarodowej. Natomiast w mojej ocenie ten aspekt jak gdyby budzi właśnie aspekt 500+ i te reformy związane z wsparciem dla rodzin, wsparciem dla programów, które mogą zwiększyć dzietność w Polsce. Wydaje mi się, że to był no, jednak kluczowy aspekt. Ale trzeba przyznać... No, na pewno trzeba też mieć jasność, że obecna współczesna nasza pozycja gospodarcza też dobrze wygląda, dobrze jest postrzegana i nasze PKB i to, że nasz kraj uznano, że rozwija się w dobrym tempie, na pewno miało też wpływ. Czy tak wysokie miejsce było kiedykolwiek zajmowane przez Polkę na tej liście? Jak to wygląda od lat? Znaczy, trzeba powiedzieć tak, że muszę powiedzieć, że w tej chwili jak gdyby raczej chyba jest to jedna z najwyższych pozycji. To nie zmienia postaci rzeczy, że nasze polskie kobiety też występowały na arenie w różnych rankingach. Ja bym powiedziała tak, jest to na pewno jakiś sukces, choć nie ukrywam, że osobiście jestem zdania, że szkoda, że Forbes nie robi rankingów najbardziej wpływowych osób w polityce i w biznesie i na ich tle zobaczylibyśmy, ile jest kobiet wtedy. Natomiast no, rankingi, które robi się tylko dla samych kobiet, są takim pewnym jak gdyby potwierdzeniem tego, że w dalszym ciągu uważamy, że jeśli kobieta osiąga sukcesy w zarządzaniu czy w polityce, to już jest jakaś wyjątkowa sytuacja. Czy jest szansa wyprzedzenia Angeli Merkel kiedykolwiek? Czy jest ona pewnego rodzaju hegemonem od lat? W mojej ocenie bardzo trudno będzie komukolwiek zabrać jej to pierwsze miejsce. Na pewno potem w przyszłości pewnie się to wydarzy, ale bo widzimy, jaka była sytuacja pani Clinton w sytuacji, kiedy startowała w wyborach. Była na bardzo wysokich pozycjach. No w tej chwili jest na dalekim, bardzo dalekim miejscu. 20 miejsce, tak. Tak, natomiast no, musimy mieć świadomość, że pozycja gospodarek, które te kobiety reprezentują, na pewno ma duży wpływ, czyli no, niska ekonomia radzi sobie doskonale i tutaj pani Merkel jest osobą bardzo bardziej przewidywalną niż jakiekolwiek inne kobiety, jego przywódcy i to na pewno ma też wpływ na jej pozycję w Unii Europejskiej, na jej pozycję tej gospodarki w świecie. Czyli możemy sobie wyobrazić, oczywiście abstrahując od prawa amerykańskiego, gdyby Beata Szydło została prezydentem z dnia na dzień USA, to pewnie by wyprzedziła wtedy Angela Merkel, bo rozumiem, że chodzi tu o to, że pewnego rodzaju pozycja państwa na świecie także stawia te osoby, niezależnie od jej pozycji politycznej w kraju, niezależnie jest od tego, żeby ten ranking był ustawiany. Na pewno, dokładnie dotknął pan sedna sprawy, na pewno ma to bardzo duży wpływ i wydaje mi się, że gdybyśmy my Polacy oceniali, powiedzmy, gdyby to był ranking właśnie przygotowany przez tylko Polaków, pewnie ta sytuacja troszkę inaczej by wyglądała. Więc muszę zapytać też o trzecie miejsce, bo skoro wspomnieliśmy o tym, że Angela Merkel na pierwszym miejscu, Theresa May na drugim i też najprawdopodobniej jej pozycja jest na drugim miejscu ze względu na pozycję Wielkiej Brytanii na świecie, więc muszę zapytać o to trzecie miejsce, czyli Melinda Gates, Johna Billa Gatesa, jednego z najbogatszych ludzi świata. Więc czy to wygląda właśnie w ten sposób, że także ta pozycja wysoka żony Billa Gatesa jest spowodowana tym, że jest żoną Billa Gatesa po prostu. Tak jest. No proszę Państwa, no niestety jest to brutalna prawda, ale taka jest rzeczywistość. Na pewno gdyby nie była żoną Billa Gatesa, byłaby mniej znana.
słowo Gates otwiera umysły i jak gdyby zupełnie inaczej postrzegamy daną osobę, choć z pewnością osoby mniej znane równie wiele prawdopodobnie wnoszą do gospodarki, do życia społecznego, do życia politycznego, ale niestety tutaj ten taki marketing ma bardzo duże znaczenie i to jak gdyby skąd dana osoba pochodzi, czy jest to właśnie kraj o bardzo dobrym rozwoju gospodarczym, który osiągał w ostatnim okresie, ma sukcesy, czy też jest to właśnie żona Billa Gatesa, który no, przez swoją aktywność biznesową no, prawdopodobnie przysporzył jej głosu. Ja chciałem jeszcze zapytać w ogóle o pozycję kobiet w polityce i w biznesie. 40% osób zasiadających w Polsce na kierowniczych stanowiskach to kobiety. Tak wynika z badania Women in Business 2017. No i właśnie nasz kraj znajduje się pod tym względem w światowej czołówce. Oczywiście bardzo często te stanowiska kierownicze są związane z kierownikiem jakiegoś tam działu, to nie są te szczyty firm różnych, ale czy to się cały czas zmienia w ogóle na świecie? Jest pewien taki trend, że kobiety coraz wyżej zasiadają i zajmują coraz to wyższe stanowiska? Znaczy, to jeśli mogłabym powiedzieć parę słów na temat statystyk. Pamiętajmy, że statystyki nieco przebarwiają sytuację, ale też są dobrym wskaźnikiem pokazującym, czy sytuacja się poprawia, czy nie. Generalnie jeśli chodzi o kobiety w zarządzaniu, jeśli chodzi o szczeble średnie, sytuacja poprawia się nieco szybciej. Natomiast ja osobiście przeprowadziłam badania w 2008 roku i w 2015. Zbadałam, ile jest kobiet na najwyższych, czyli w zarządach spółek, 2000 spółek według rankingu Rzeczpospolitej i porównuje co parę lat jak gdyby wyniki. To się okazuje, że na przykład w 2008 roku kobiet w zarządach było 11%, teraz mamy ich 13,5%. Natomiast jeśli mówimy o kobietach na stanowisku prezesa zarządu, to wcześniej w 2008 było to 3%, a w tej chwili jest niecałe 2%. I teraz pytanie, czy, no można by zadać pytanie, czy sytuacja się poprawia, jeśli chodzi o obecność kobiet w zarządzaniu. Ona się poprawia, ale niestety poprawia się bardzo wolno. Muszę Państwu powiedzieć, że stereotypy, a więc stereotypowe postrzeganie, że jednak mężczyzna bardziej nadaje się do zarządzania niż kobieta, utrzymują się w długim czasie, bardzo wolno się ta sytuacja zmienia. I oczywiście trzeba powiedzieć tak, że wskaźniki, ostatni ranking Global Gender Gap, raport 2017 roku, wskazuje, że na przykład jeśli chodzi o generalnie nierówności, no to jeśli powiemy, że 100% to oznacza równość, to powiedzmy na świecie jest 68, w Polsce 70 parę procent, prawda, a jeśli chodzi o polityczny układ, tylko 23%. A więc trzeba powiedzieć jasno, że sytuacja kobiet w zarządzaniu się poprawia, ale w bardzo wolnym tempie i musimy mieć tą świadomość, że w mojej ocenie jest to marnowanie potencjału, bo jak Państwo zobaczycie, wśród studentów czy absolwentów uczelni jest więcej kobiet, które studiuje na kierunkach zarządzanie, a tylko wykorzystujemy ich tylko pewien potencjał, pewien mały fragment, czyli tak jak Pan mówi, 40%, jeśli chodzi o średni szczebel powiedzmy zarządzania, a bardzo niewielki, zaledwie 2-3%, jeśli chodzi o najwyższe stanowiska kierownicze. Ale być może to zależy także od branży, w której kobiety się znajdują, bo być może są takie branże, no pierwsze skojarzenie, jakie mi przychodzi do głowy, to ze względu na jakąś domy mody, no to wyobrażam sobie, że tam kobiety byłyby na pewno częściej pozyskiwane do zarządów, a z kolei do typowo firm na przykład motoryzacyjnych rzeczywiście byliby to mężczyźni. Są też oczywiście takie bardziej neutralne kierunki, jak finanse być może i zastanawiam się, jak to właśnie wygląda. Czy te kierownicze stanowiska też bardzo dużo zależy od branży, o której rozmawiamy? Na pewno tak. Na pewno w jakim stopniu zależy to od branży i na przykład muszę Pan powiedzieć, że jeśli analizowałam z tych 2000 największych firm według rankingu Rzeczpospolitej, obserwowaliśmy, ile jest tych kobiet w zarządzaniu, no to jak ma Pan tam spektrum branż i wynik dalej jest niecałe 2%, tak jeśli chodzi o prezesów zarządu. Natomiast gdzie tych kobiet jest mniej, w bardzo wysoko technologicznych spółkach, tam niestety w ogóle nie ma kobiet na stanowiskach prezesa zarządu.
zarządu, bardzo niewiele. I w związku z tym jak gdyby na pewno branża w jakimś stopniu wpływa na tą obecność, no ale jeśli pan popatrzy na sytuację taką, że analizujemy pełne spektrum branż i w dalszym ciągu tamtych kobiet w zarządzaniu jest mniej, no to trzeba powiedzieć sobie uczciwie, że inne czynniki, na przykład takie jak stereotypy, no są odpowiedzialne za tą sytuację. Bardzo często rozmawiam z moimi rówieśniczkami z pracy i z różnych miejsc i zadaję im to samo pytanie, czy rzeczywiście tak jest, no bo ja z perspektywy męskiej trochę inaczej na to patrzę, jest ten szklany sufit i czy rzeczywiście to istnieje. Wszystkie praktycznie zgodnie, no może nie wszystkie, ale w dużej większości odpowiadają tak, jest coś takiego jak stereotypowe postrzeganie kobiet. Czy to rzeczywiście wpływa na to, że się ta sytuacja zmienia się bardzo powoli i czy rzeczywiście istnieje coś takiego, jak kobiety uzasadniają to, że nie mogą dostać się do tych kierowniczych stanowisk? Znaczy na pewno za to odpowiedzialne są stereotypy, z pewnością, choć nie tylko. Na pewno, tak jak powiedziałam panu, te stereotypy zmieniają się wolniej. Niestety ja w tej chwili jakby przeprowadziłam badania wśród młodych ludzi, wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, jak również wśród studentów. Jak oni postrzegają aspekty nierówności szans, nierówności płci i muszę panu powiedzieć, że to jest przerażające, że duża populacja z tej młodzieży, a to było ponad 4 tysiące młodych ludzi, nie dostrzega istniejących stereotypów, szczególnie chłopcy. Szczególnie mężczyźni, studenci, czyli panowie, nie dostrzegają istniejących stereotypów. W tym ja, jak się okazuje teraz. Tak. I muszę bardzo powiedzieć, że ja po analizie tych wyników badań trochę jestem załamana, że po prostu można by już jak gdyby tak na to dzisiaj spojrzeć, że w mentalności już młodych ludzi jak gdyby sytuacja się poprawia, czyli że wielu z nich nie dostrzega stereotypów, w ogóle wydaje się, że tych stereotypów nie ma. Natomiast no, jeśli weźmiemy statystyki, one są brutalne i zobaczymy, że kobiety zarabiają za tą samą pracę mniej, nawet do 30%, a może i więcej. Ale pojawia się zawsze przy tym argumencie pojawia się taki argument, bo to być może kobiety się nadają mniej do tej pracy. Znaczy ja bym powiedziała w ten sposób. Może ja nie twierdzę, że tak nie jest, że wszystkie stanowiska są absolutnie dedykowane i że kobiety mogą sobie wynikać lepiej lub gorzej. O stanowiskach powinny decydować kompetencje, natomiast w jakim stopniu, no gdybym panu zadała pytanie, dlaczego kobiety, które skończyły te same studia z zarządzania, zdały te same egzaminy, zdały dobre, prestiżowe egzaminy na dobrych uczelniach, są statystycznie rzecz ujmując lepiej wykształcone, dlaczego wykorzystujemy tylko 2% populacji tych kobiet, żeby zajmowały wyższe stanowiska? Czy coś im przeszkadza? Pytanie co? Pozostawiam odpowiedź dla słuchaczy, ale jeszcze chciałem wrócić do tematu polityki. Jak się zmienia ta sytuacja kobiet, które uczestniczą w polityce? Czy rzeczywiście kobiety częściej i chętniej teraz idą do polityki, startują w różnych samorządach, angażują się społecznie? Generalnie rzecz mówiąc, tak, ja sądzę, że jest poprawa, że wiele kobiet, i zresztą widać to, że kobiety zajmują stanowiska najważniejsze w państwie, więc to już jest duży plus i to już jest coś, co trzeba dostrzec i uznać jako pozytywną zmianę. Natomiast w dalszym ciągu pokutuje taka kwestia, że bierze się kobiety do polityki, bo łatwiej nimi sterować, tak? Łatwiej doprowadzić do określonych głosowań, że będą bardziej spolegliwe, jeśli chodzi o politykę, którą gdzieś powiedzmy partie polityczne preferują. No, taka też prawda. Niemniej ja uważam, że poprawa jest i to widać gołym okiem, ale jak pan popatrzy na statystyki, no to zobaczmy najnowszy ranking Global Gender Gap pokazuje, że polityka empowerment, czyli że jakby uczestnictwo kobiet i równość szans w sferze tej politycznej, no wynosi zaledwie 23% na świecie. Ale też są takie badania, że kobiety chętniej głosują na mężczyzn jednak. To prawda i muszę powiedzieć, że gdyby kobiety bardziej wspierały kobiety i doprowadziły do sytuacji takiej, że to właśnie kobiety będą decydowały, szczególnie w kwestiach, które nas dotyczą, tak, że no nie chciałabym
które mnie dotyczą jako kobiety. Chciałabym, żeby było więcej kobiet w polityce. To dałoby pewien zrównoważony układ sił. To muszę Pana powiedzieć, że realizowałam badania nad związkami kompetencji menedżerów, a osiąganiem ponadprzeciętnych wyników finansowych. Zidentyfikowałam pewne kluczowe kompetencje i to się okazało, że część z tych kompetencji jest mocną stroną kobiet, a część jest mocną stroną mężczyzn. W związku z powyższym uważam, że najlepszym rozwiązaniem są zróżnicowane płciowo zespoły zarządzające i podobnie w polityce. I tu muszę tu niestety postawić Pani Profesor kropkę, bo czas już się skończył. Zdradzę tylko radiosłuchaczom wszystkim kawałek kuchni. Za szybą siedzą trzy kobiety, które już powiedziały mi, że tylko spróbuj wrócić do reżyserki. Także już zaczynam się troszeczkę bać, ale muszę zakończyć tę rozmowę. Profesor Teresa Kubczyk, Akademia Finansów i Biznesu Wistula była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Reklama. Pierwsza minuta. Brawo! Wygrał Pan! Druga minuta. Wygrała Pani! Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrapkę. Wygrana średnio co minutę, a w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji. Delikatna szynka bez kości, jedynie 11,44 za kilogram. Stokrotka, loteria z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Sofie, jak mamy to ciąć? Na pół! Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu 0 na 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Po reklamie. Radio 24, zbliża się 13. Czas na informacje dnia. Szef polskiej dyplomacji oddał hołd obrońcom Lwowa na cmentarzu Orląt. Minister Waszczykowski mówił o procesie pojednania z Ukrainą. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, a włączyła się w ten proces pojednania. Japonia pierwszym punktem azjatyckiej wizyty prezydenta Trumpa z premierem, aby amerykański przywódca spotkał się na polu golfowym. Które mają w nieformalnej atmosferze poruszać najważniejsze kwestie w relacjach obu państw. Ruch na przejściach granicznych z Rosją wraca do normy. Będzie też o pielgrzymce kolejarzy na Jasną Górę. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Polska chce, aby miejsca pamięci innych narodów w naszym kraju były organizowane zgodnie z polskim prawem. Tak mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Jak przypomina, nasz kraj kilka lat temu proponował, aby wyjaśnić z Ukrainą wszelkie kwestie historyczne, które dzielą oba kraje. Szef MSZ-u rozmawiał z dziennikarzami po złożeniu kwiatów na cmentarzu obrońców Lwowa. Zaproponowaliśmy kilka instrumentów współpracy polsko-ukraińskiej. Czekamy w tej chwili na odpowiedź strony ukraińskiej, aby włączyła się w ten proces pojednania. Mówiąc o wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami Polaków ze Lwowa, szef MSZ-u podkreślał, że polsko-ukraińska współpraca na poziomie lokalnym układa się dobrze. Jestem zaskoczony, dlaczego, jeśli Polacy mogą z Ukraińcami żyć, współżyć normalnie, tam gdzie żyją, dlaczego na poziomie centralnym pojawiają się te problemy? Kto je organizuje? Kto te problemy w relacjach polsko-ukraińskich wszczyna? Jak dodaje minister Waszczykowski, będzie chciał to wyjaśnić w rozmowach z ukraińskimi władzami podczas trwającej wizyty, także podczas następnych pobytów. Szef polskiej dyplomacji złożył kwiaty na grobie nieznanego żołnierza na cmentarzu obrońców Lwowa. Minister uczcił także pamięć żołnierzy ukraińskiej armii galicyjskiej i Ukraińców poległych w walce z separatystami na wschodzie kraju. Od wizyty w Japonii rozpoczął podróż po Azji amerykański prezydent Donald Trump. W mniej formalnej atmosferze spotkał się z szefem japońskiego rządu Shinzo Abe. Zaplanowaną na aż 12 dni podróż po 5 krajach Azji Donald Trump rozpoczął od Japonii,
gdzie doszło do rozmów z szefem japońskiego gabinetu. Politycy spotkali się na polu golfowym, gdzie prócz gry mają w nieformalnej atmosferze poruszać najważniejsze kwestie w relacjach obu państw. Dla Stanów Zjednoczonych to problem Korei Północnej, która od początku tego roku nasiliła testy rakietowe i przeprowadziła 6. próbę nuklearną. Podczas niedawnych testów północno-koreańskie rakiety naruszyły również japońską przestrzeń powietrzną i akweny, będące wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Z sojusznikami w Azji Donald Trump zamierza rozmawiać o sposobach zwiększenia nacisku na Pjongjang. Podczas oficjalnych rozmów w Japonii poruszane mają być też kwestie gospodarcze ze względu na wycofanie się w tym roku USA z porozumienia transpacyficznego. Donald Trump spędzi w Japonii dwa